No dobra, mogę się przywitać. Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Sylwek z Lara Croft Poland. Gramy po raz kolejny w We Were Here 2 z Wickiem. Hej. Słuchajcie, ostatni odcinek no strasznie nas wymęczył. No ale już jesteśmy pełni sił, pełni energii i zmagamy się z kolejną jakąś tutaj zagadką. Dobra, prawdopodobnie... Czy ty gdzieś tu jesteś? Powiedz mi... Tak, jestem na balkonie i ja widzę coś w rodzaju labiryntu. Może cię będę musiał poprowadzić przez niego. Takie no mam pierwsze... O! I coś się podniosło. Dobra, idź przed siebie. Ja tu słyszę jakieś tykanie. Dobra, wychodzisz teraz na prawo, nie na tę stronę. I co? Nie wiem. Dobra, czekaj, gdzie masz dojść? Masz też jakieś 5 portali. Okej, wyjdź stąd. No, zatrzymaj się. Nie, tam... Widzisz jakieś portale na podłodze? Coś takiego? Czy nie? No wiesz, to są jakieś klapy. Są jakieś klapy, ale... A teraz? Okej, tu masz klapę, gdzie stałeś, tak? A, dobra, teraz dopiero wszystko widzę. Strasznie szybko tutaj ten czas idzie. A, dobra, już wiem, o co chodzi. Wyjdź. Wyjdź. No. I teraz... Kurczę, masz zablokowaną drogę. No, teraz mam zablokowaną. Aha. A jak masz stąd wyjść, to ja nie widzę. Jeszcze raz. Okej. Wychodzisz... dobra, w prawo. W prawo. Nie w tę. W drugą. Aha. I teraz na lewo, szybciutko to idzie. Za no, ja widzę, no. Wiem co musisz zrobić. Czekaj, nie wychodź stąd. Dobra. Wiesz co, kierunki. Idź tak sam, bo jak wyjdziesz to rusza czas, wiesz? Mhm. Musisz iść w tę stronę, w którą szedłeś poprzednio. Bo to się nie zmienia. Tak. Teraz nie prosto, tylko na lewo skręć znowu. No, przejdź. Nie. Nie. Ale nie wracaj, bo teraz się wracasz, nie? Aha. Dobra. Dalej tam przechodzisz. Czyli jeszcze raz to samo. Tak. Tutaj przechodzisz przez bramę i zaraz w lewo. I tutaj na tej klapie stajesz. Na tej klapie. Dobra, i czas się zatrzymuje. Okej. Okay. I teraz stój. Jak wyjdzie... Jak zobaczysz w prawo za chwilę. No, prawo. I teraz przed... No tu i... No nie! No przecież... No, tutaj nie mogę się zawahać. No tutaj już co chwileczkę się zatrzymałem. Masakra, od samego początku. No to jest brutalne. Okej, znowu muszę... No, muszę chwilę to... się... No, nie mam czasu nawet na zawahanie się. Dobra, wiesz co? Tym przejściem, co widzisz przed sobą, później w lewo. Powiedz mi, czy to się zmienia, czy cały czas to samo jest? A nie pamiętam już. Chyba to samo miejsce, ale może się zmieniać droga, wiesz? Dobra, lewo. Tak. Później w prawo przez przejście. Lewo, no i w lewo. Wydaje mi się, że to samo. Lewo, prawo, lewo. Dobra. Lewo. I teraz lewo, 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 lewo. Dobra, udało się. No to... Nie, bo wiesz... Coś nie tak poszło. Ale się udało. No dobrze, udało się, bo tutaj... No, dobrze sterowałeś. Teraz przez to przejście w prawo. Będziesz biegł? Prawo. A, to dość proste. Długo po łuku. Później skręcisz w lewo przez przejście. Lewo. Tutaj skręcasz w lewo, tutaj jeszcze raz w lewo i będziesz miał klapę. Prawo, lewo, lewo. Dobra. Prawo. Przed siebie na razie. Teraz będzie w lewo. Jeszcze raz w lewo, tak.
dalej. Dobra. No i teraz mamy to dość skomplikowane. Ale to się nie zmienia chyba. To się nie zmienia. Więc już może będziesz... No to tak, tutaj jak było, w lewo, tak. Dobrze? Tak. Lewo, było to obrysowane, lewo. Więc tak, pierwsze jest lewo. Tak. Później prawo. Tak. Prawo. Tak. Lewo. Tak. Lewo. Prawo i prosto. No tak. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prosto. No, postaram się kierować. Dobra. No, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo. Tak. Prawo, prawo. Lewo. I teraz prawo, prawo, prawo. I w prawo. I tu masz klapę. Dobra. No to okej. Okay. No to było to samo. No i teraz. No i teraz to... ostatnie, to najtrudniejsze. Mhm. Ale szło dobrze, bo już byłeś prawie. Tylko, tak, że trochę... Tak. To było akurat naprawdę trudne. Mhm. Prosto, 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 lewo, prawo, prawo. Kurczę, nie zapamiętam. Prosto, prosto, prosto. Dobra. No ale to nadzoruj w razie czego. Dobra, no. Dobra. Prosto, 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 lewo, prawo. Prosto, 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 prosto. Teraz skręcasz. Lewo. Mhm. I w prawo i długo po łuku biegniesz. I gdzie teraz? Teraz prawo. Skręcasz. Znowu, tak. I tutaj już skręcasz i jesteś na klapie. Dobra. Jeszcze, okay. Jeszcze jedna. Teraz już chyba ostatni etap będzie, wiesz? Mhm. Tylko jak... Tędy... Dobra, widzę jak. Znowu będzie długi bieg po łuku. Dobra, teraz tutaj, gdzie stoisz... Tak. To przed siebie dwa przejścia mijasz, biegnąc przed Czyli siebie. Czyli do końca, do ściany. Do ściany, później skręcasz w prawo i biegniesz długo po łuku. Do ściany i dalej prawo. Tak, dalej biegniesz w prawo, aż zobaczysz przejście po swojej prawej stronie, biegnąc. Dobra. Prawo, prawo. Czekaj, czy ja dobrze mówię, że po swojej prawej, jak... Nie, po swojej lewej, bo ty tutaj biegniesz. Po swojej lewej. Jak zobaczysz przejście... To prawo, lewo. Do ściany, prawo i lewo. Czekaj, nie, ty masz głowę skierowaną. Widzisz, te kierunki mi się mylą. Mhm. Jak biegniesz po łuku, jeszcze raz, na spokojnie, to ty biegniesz... Nie, to tutaj masz w prawą stronę, czyli w prawo skręcasz przejście. To dwa razy w prawo. Tak. Mijasz przejście, skręcasz znów w prawo. Znów biegniesz przy ścianie. I skręcasz w lewo, jak zobaczysz przejście po swojej lewej stronie. Dobra. Później odwracasz się w lewo. I biegniesz, aż zobaczysz przejście po prawej stronie i tu już jest koniec. Prawo. Bo wtedy biegasz do środka. No to do ściany, prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Dobra, no to... Teraz prawo, dwa razy w lewo. Mhm. Dwa razy w prawo, okej. Okay. Dobra. Prawo. Tak, biegniesz jeszcze sporo. Dwa razy w prawo teraz. Tak, teraz, tutaj, dobrze. Dobrze. Teraz będziesz miał w lewo za chwilę. Tutaj, dobra. Tak, dalej biegniesz i po prawej stronie przejścia. Jest. Dobra. Padłem gdzieś. ładnie poszło. No, aczkolwiek żmudna trochę ta zagadka. O, to teraz chyba ja coś ci będę mówić. Dobra, to ja widok muszę oddalić i zobaczę, czy mi się coś otworzyło, czy nie. Ja jestem... O, chyba cię widzę. Ups. Ci otworzył bramę, drzwi jakieś. Okej, okay, tu się otworzyło coś chyba. Ja tutaj mam jakieś... Znowu tutaj... mam te jakieś płótna, ale biegnę dalej.
symbole, słuchaj. Trzy symbole, ale niestety ja nic tutaj nie mogę z nim zrobić, więc... Możliwe, że ja będę coś robił, tylko że... Na razie sobie... Boję się, że to będzie czasówka. No, czekaj, tak, wiesz co? Tą muzykę. Ja może sobie trochę ściszę dźwięk, bo z tego, co widziałem na odcinku, to on wyszedł trochę u mnie głośno. Dobra. No, zamknęły się drzwi, więc może być czasówka. Widzę rycerzy. No, ja ciebie też widzę, w której chodzisz. Gdzie ja ty jesteś? Kratami. A, dobra. Hello, hello. Dobra, mam dwa rzędy symboli do ustawienia. Po trzy no symbole. Ja mam symbole. No, ja mam symbole. A ja mogę je ustawiać. Krzyżyk w kole. Mam kółko, jest przecięte. Ale ile masz symboli? Powiedz mi, ile widzisz symboli? Trzy. Co, ja mam, wiesz, ja mam nieco więcej, tylko podejrzewam. No dobra, to powiem, co ja widzę. No. Mam taką tabliczkę. Na samej górze mam taki trójkąt z czubkiem do dołu i w środku jest kółko. I strzałka na to wskazuje. I to jest jakby taki główny symbol. I pod nim są takie trzy pozostałe symbole. Jakby takie podrzędne były. Okej, okay, trójkąt z czubkiem do dołu, tak? Tak. I w środku kółko. No i w środku tego trójkąta. Tak. Kółko. Dobra. O, teraz coś przestawiasz. No teraz coś przestawiasz. I nie wiem co... Bo widzę, że ty przestawiasz te znaki, wiesz? No. Pod trójkątem. No. Ja mam z drugiej strony inne symbole, wiesz? Mam tutaj taki trapez. Nie, to nie jest trapez, rąb. To jest rąb, czyli kopnięty kwadrat, przecięty lin. No to, aha, to też to przestawiasz tutaj. A to nie jest jednak trapez? No trapez. A co ja powiedziałem? Że jednak rąb. Aha, kopnięty kwadrat to jest... To jest rąb. Rąb, no. No to tutaj widziałem rąb. A, bo ja mam trapez przecięty linią na pół. A teraz ja mam... Może coś zgłupiałem. Kopnięty kwadrat to jest... Rąb. 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 To ja widzę przed sobą rąb. Przecięty na pół. Czyli po prostu takie dwa trójkąty. Aha, no to ja mam trapez jednak, okej. Okay. ty masz rąb. I pod spodem mam kwadrat z dwoma kółkami. Ale tutaj, wiesz, chyba chodzi o ten symbol, bo to jest podświetlona strzałka. Nie wiem, co tutaj trzeba z tym zrobić. No i widzę ten trójkąt odwrócony. Mhm, dobra, bo jeszcze raz, powiedz mi, jak... W jakich miejscach są te symbole u ciebie? Na samej górze jest ten trójkąt, tak? Tak. On jest w takiej ramce, jakby wyróżniony spośród wszystkich. I on stanowił taką podstawę. Dobra. Że to jest ta grupa, tak? Grupa podniższych symboli. I teraz te, które tutaj są, to widzę, że ty możesz je po prostu przekręcać. No. Przestawiać. I tyle mogę powiedzieć, bo więcej nic tu nie widzę. Ale mówiłeś, że masz jeszcze jakąś drugą grupę, nie? Tak, to jest po lewej stronie, a druga jest po prawej. Dobra, to z tym kółkiem w kwadracie, w trójkącie. To co tam, jakie tam masz symbole? Ale wiesz co, ty tego nie widzisz z drugiej strony? No to ja mam swoje symbole, ty masz takie same? Teraz mam kółko przekreślone X-em. Tak, też mam kółko przekreślone X-em. Mhm. I mam coś takiego jak prostokąt podzielony na 6 części. Nie, to ja mam kwadrat podzielony, no, X-em. A, X-em. Krzyżem, może tak. No i teraz to przemieniasz, tak? Trzecią... No. Trzecią grupę. No i co teraz masz? I ja teraz mam właśnie trapez, tak? Ten... Aha, dobra. Teraz? Teraz mam przekreślony trapez. Teraz?
Teraz mam dwa trapezy w oddzielnie. No to, co mi powiedziałeś, to jest ten symbol, który teraz ustawiłem, no ewidentnie. Trójkąt z wierzchołkiem u dołu, znaczy... U mnie wyświetliło się kółko, no. A w środku jest krzyżyk. Dobra. Kółko, a w środku jest krzyżyk. Okej, okay. To może pójdźmy tą drogą. I on jest w środku, czyli nie wystaje na zewnątrz, tak? Nie. Dobra, no to szukam gdzieś takiego symbolu u mnie. Dobra. Co ci się pojawiło teraz w tym rzędzie? Jest kwadrat i po lewej i po prawej stronie są linie, pionowe linie. Po jednej, po drugiej stronie. A w środku nie ma? Nie ma nic. Jest kwadrat, pusty kwadrat, po lewej i po prawej stronie. A, dobra. Są linie. Okej, co ci się pojawiło? Przekreślony rąb. Rąb i X, gdzie wystają. Wystają poza rąb. Rąb, mówisz? Przekreślony rąb. Teraz tutaj środkowym manewrujesz. Tak. Bo ja nie na górze mam trapezy. Dobra, spróbuję na górnym znaleźć. Przekreślony rąb. Tak. I co jeszcze? Już? Nie. Co w tym rąbie jeszcze jest? Po prostu przekreślony jest X. Jest X. I wystają te kreski. Poza tak? Dobra, tak. Ja szukam tego rąbu. Ale ja nie mam tam rąbu. Czekaj. Rąb? Oczywiście, że to nie rąb, tylko to jest trapez. Trapez! No, trapez. To jest trapez, okej. Okay. No to teraz ci się pojawiło. Teraz pojawił mi się rąb. Ale tak, wiesz co, po jednej linii jest drugi, taki mały. W środku? One są... Czy nie? Nie. Ten duży rąb... Już. O. I coś się... Dobra. Wiesz co? Wiesz, jak to było? To, co na górze widziałeś, to jest pierwszy symbol. Jak pierwszy symbol ustawiłem na pierwszym miejscu, to, co ci się ustawiło u ciebie na pierwszym miejscu, ja musiałem ustawić na drugim miejscu i tak dalej. O, cześć. Okej, cześć. Jesteśmy razem, w końcu. No, czyli już może końcówka być. Nie, tu jest zamknięte, tu chyba przed siebie idziemy. Winda. O! Jesteś, dobra. Już się bałem. O! Cześć, koniec. Uwaga na lądowanie. Widzisz, ta zagadka, jak już się wie, o co chodzi, to wydają się już łatwe. No dobra. Coś nam tutaj nie wyszło. Okej, okay, tutaj są jakieś chyba... symbole. Ja mam tutaj trójkąt odwrócony taki. Wiesz, to jakby winda była. Znowu jeden ucieka. O, a tutaj mamy ster. Ster jakoś nie działa. Jak na czyli jedna osoba musi chyba zjechać. Mhm. No to... Tak, można go przekręcać w drugą stronę, ster chyba. Albo zatrzymywać. Do góry. Wyświetli się strzałka do góry, na windzie. Do góry jadę. A, no to dobrze. Co się stało? Jest brama. Wow, z wyjściem, słuchaj, ale to nie jest koniec. Bo tu mam jakieś symbole. Jakie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć symboli.
Trójkąt no masz? Zjechała. Wiesz co, tak, mam trójkąt bez podstawy, po prostu strzałka w lewo. W środku jest kółko i to jest pierwsze. A sam trójkąt? Tak, znaczy strzałka, wiesz, strzałka w lewo, ptaszek, może tak, żeby było precyzyjnie. Nie, bo ja windę tym przywołałem, to nie był symbol, tylko przywołałem windę. Pytanie, czy ja mogę z niej skorzystać, czy ona pojedzie mi w górę czy w dół? Tam coś jeszcze jest chyba, czy nie? Wiesz co? A, ja tutaj chyba muszę nacisnąć, że w górę. Dobra, spróbujemy. Pojadę do ciebie. Możesz? Tak. Możesz. Wiesz co, ja wejdę na dach tej windy, bo ja widzę tam jeszcze jedno przejście. Ups! Nie udało się. Ale jestem na windzie. Zginiemy? Nie wiem. Zginiemy. Nie! Jedziemy do góry. Uff. Czyli możemy znowu do góry chyba pojechać. Albo pojedynczo lepiej, może za duży ciężar jest, wiesz? Ja sobie przywołam windę. Bo ty stałeś na windzie i może dlatego zaczęła zjeżdżać w dół. A, wiesz co, tu jeszcze jedno było. To są jakieś ukryte pomieszczenia, wiesz? Okej. Okay. No ale to... I osoba, która będzie na dachu, to ona może przejść. Ale ciekawe, do czego ten ster jest w takim razie. Dobra, ja spróbuję tym sterem może poruszać, bo on teraz stoi. Wyszedłeś z windy? Tak, wyszedłem. Zobacz, czy się coś nie kręci gdzieś. O, wiesz co, brama jest otwarta. Ja już mogę wyjść. No to wyjdź. No, ale to będzie koniec. Tak mówisz? No to jest... No, dobra. To jest... No to ja spróbuję. O, i brama się zamknęła. Wiesz co, to chyba tym sterem otwierasz bramę. Tak. No, i teraz jest otwarta brama. No dobra. To wyjdź. No ale to będzie koniec. A byłoby dobrze, gdybyśmy razem. No ale zobaczymy, czy ja nie będę mógł jakoś się jeszcze później uratować. No bo skoro ster jest konieczny, no to nie ma możliwości, żeby obie osoby wyszły, a jedna była przy sterze. Ale tu są jakieś symbole, tu są jakieś pokrywane jeszcze przejścia. Na pewno nie, na pewno nie. Jeżeli ja wyjdę, to dobra, będzie to samo co... To ja jeszcze pójdę na górę. W takim układzie. Spróbuję wjechać do ciebie na górę. Oj, a, bo muszę przywołać windę. Okej, to przywołam windę. Nie stoisz na niej. Nie, nie stoję. Ale w tym momencie brama jest zamknięta. No wiem. No ale można jeszcze zjechać w dół. Jadę na górę i zobaczymy, czy mi się uda wyjść. Okej. Okay. No nie, nie też. A, są jakieś dźwignie, symbole, no. I mówiłeś, że jakieś pomieszczenie jest jeszcze? Tak, wiesz co, za windą jest, na górze. Aha. I nieco niżej też jest. Więc jedna osoba musi być na dachu, żeby tam poszła. No to możesz iść to na dach. No dobra. Ale to musisz wejść w takim razie do windy. I obniżyć ją. Czy ja muszę zjechać? Tak. A ty nie możesz w tej chwili... A, bo żeby... musi winda zjechać. Nie, 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 bo ja sam widziałem. No ja też. Czy jedna osoba musi być na dole?
widzisz komnatę. O, widzisz, jest to komnata z jakąś wajchą. No i dobra, i znowu to samo. Jedę na górę. Mhm. To ja muszę w takim razie pozostać na dole na razie. Chyba, że ty wejdziesz do tej komnaty, ja sprowadzę windę, wiesz? No, to też może być tak. No, bo mogą te symbole być potrzebne. Może jakoś ster się uda zablokować, czy coś? Dobra, przywołaj windę. Okej. Okay. Dobra, ja skakuję na nią. Dobra, tu jest wajcha. Dałam ją do góry. Dobra, i teraz daj windę na samą górę. O! Nie, w dół jedzie. Ups, niedobrze. Dobra, jedzie do góry. No nie, tu nie możemy być razem. Bo wtedy ona jedzie do... A ty możesz zostać tam w tym pomieszczeniu, gdzie jest ta wajcha, czy nie? Tak, mogłem zostać. No to zostań, okej? Okay? To ja wejdę do tego drugiego, gdzie są symbole. Albo tam jest tylko jedno, gdzie jest wajcha, czy jest jeszcze jedno? Nie, jest tylko wajcha, nic więcej. Dobra, to może ja popatrzę się na te symbole, czy się coś tam z nimi nie będzie działo. Albo może wajcha zatrzymuje ster w dobrej pozycji. Ta pojechała jeszcze na górę, mhm. I wtedy się dostał do drugiego pomieszczenia. A, czyli jest drugie? Jest, jest. Nad... jeszcze wyżej niż to nasze wyjście. Dobra, przywołaj windę. Hmm. Dobra. I jak... wiesz co, też nie wsiadaj do windy i daj ją na górę, jeżeli jest taka możliwość. Niech ona jedzie na górę. No i teraz spróbuj przywołać ją. Teraz jedzie na górę. To spróbuj się dostać tam jeszcze wyżej. Dobra. O! Coś tu było, ktoś się zaśmiał. Dobra. Jesteś tam? Tak, dałem wajchę na górę. No i zobaczmy, czy to jakoś zadziałało. To przywołaj tę windę. To ja przywołam. Ale te symbole coś muszą oznaczać. Dobra, trzy wajchy zostały pociągnięte. Mam nadzieję, że nie działają one czasowo. Nie, bo w tym momencie dobra, coś by się działo. Ty tam wysiadłeś sobie? Wysiadłem, czekam na ciebie, tylko że brama jest zamknięta nadal. Dobra, to czekaj. Dobra, no podnosisz bramę. Się zamyka, jak puszczam. Niestety. A wiesz co, może gdzieś tam wajcha jeszcze jest... tam gdzie jest ta lawa? Nie wiem. No, dziwna sprawa. Coś tu ewidentnie jest do zrobienia, nie? No, czyli... wydaje mi się, że można się wydostać razem. O, otworzona brama. Chyba, że to wiesz, taka, wiesz, nadzieja głupców. Że się łudzimy. Albo ja będę mógł jeszcze coś zrobić, jak się ty wydostaniesz. Kiedy są te wszystkie wajchy pociągnięte już, nie wiem. Możemy spróbować.
Najwyżej jak będziemy grać drugą perspektywę, to pokombinujemy wtedy. No nie wiem. To jak, wychodzisz? No dobra, spróbuję w takim razie. Odblokowano osiągnięcie... Zloty i upadki. Wywindowana relacja. Jaka? Wywindowana. No wiesz co? No tak jak w jedynce, no. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi nie daje spokoju, bo... Jaka? W ciągu z tej całej naszej rozgrywki w niektórych salach widziałem właśnie dźwignie. One tak naprawdę nic nie robiły, ale można je było podnieść. I wydaje mi się, że jeżeli by się wszystkie znalazły te dźwignie, no to może one mogłyby pomóc w tym momencie tej drugiej osobie się wydostać. No, nie jest to wykluczone. Nie wiem, chociaż no ten ster... Wiesz, skoro ten ster otwiera drzwi, to co te dźwignie by mogły robić? I te symbole na końcu, nie? Nie, nie mieliśmy teraz żadnej salki, w której moglibyśmy te symbole ustawiać, prawda? Nie wiem, ale właśnie te dźwignie do czegoś one na pewno są. Tylko pytanie, do czego? No ale co by mogły zrobić? No blokować... Blokować ster. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, to blokowanie steru, no bo... Albo jakiś alternatywny sposób na otworzenie bramy. Nie wiem, no... Jeżeli się tego nie spróbuję, to się nie przekona. Tutaj jedynie możemy pospekulować. No dobra, jak oceniasz grę? Wydaje mi się, że ona jest krótsza od pierwszej części. Jakoś mam nieodparte wrażenie, że dłużej nam zajmowało rozwiązywanie zagadek z pierwszej części. Druga część, czy jest trudniejsza? Znaczy, no w sumie to ciebie powinien się zapytać, ponieważ to znowu w większości sytuacji to ty musiałeś się zastanawiać nad rozwiązaniem. Tutaj raptem chyba ja raz musiałem podejmować jakieś decyzje. No. Wiesz co? Wydaje mi się, że nie była krótsza, ale w jedynce zauważ, że dużo nam czasu zabrało na przykład zbagowane szachy, nie? Mhm. Dlatego po prostu mam takie wrażenie, że dłużej nam zajmowało. Tam jednak trzy odcinki. Tam mieliśmy trzy odcinki, tu mamy cztery odcinki i tutaj jednak musieliśmy chyba więcej wycinać na przestrzeni tych odcinków, tak mi się wydaje. Tam sama... Wiesz co? Tam jak się już wiedziało, co trzeba zrobić, to samo rozwiązanie tych zagadek mniej czasu zabierało. Bo przecież te szachy, gdyby się nie zbugowały, no to dość szybko. Tak samo ta droga, można ją było błyskawicznie przejść, chociaż w tych księgach no, mieliśmy problem z rozszyfrowaniem tych wskazówek. Trzeba było kolory ustawić, to też było krótkie, natomiast tutaj niektóre zagadki były żmudne i kilkuetapowe. Na przykład właśnie ta zagadka, która no, dzisiaj jak poza nagraniem ją rozwiązywaliśmy, no to nam mało czasu zajęło, ale ona też miała trzy etapy, prawda? Tak samo z tymi orężami. To była zagadka, w której od początku widzieliśmy, o co chodzi, natomiast sama komunikacja była trudniejsza, dość trudna, bo też miałeś mnóstwo tych różnego rodzaju mieczów, prawda, czy zbroi. Tak, to było zdecydowanie ciekawsze, ponieważ było więcej elementów, które trzeba było w jakiś sposób odnaleźć. Tak samo te witraże, które też z pozoru naprawdę błaha. Tak. Zagadka, ale no, moje niedopatrzenie też skutkowało tym, że dłużej siedzieliśmy i się zastanawialiśmy, o co chodzi. No ten labirynt też był kilkuetapowy, także wydaje mi się, że
zagadki trochę trudniejsze, jeśli chodzi o... Bo wiesz, tam nie było takiej zagadki typowo na umiejętności, typowo na znalezienie sposobu na jej rozwiązanie, tylko tam były zagadki jednak bardziej stawiające na komunikację, a tutaj już na przykład ta zagadka z tymi rycerzami, ta planszówka, co były kamienie, pionki, prawda? To ta zagadka już nie wymagała tylko komunikacji, ale wymagała wypracowania strategii. A w jedynce chyba takich zagadek, które by wymagały wypracowania strategii jakiejś, nie było. Tak, no czyli tutaj bardziej postarali się twórcy o to, aby były różnorodne i na tyle skomplikowane, aby rzeczywiście wymagały od nas i współpracy, ale naprawdę takiej kompleksowej współpracy. No i nie mieliśmy też bugów. Nie mieliśmy bugów, chociaż no teraz jak musieliśmy powtarzać jedną zagadkę, no ale to na szczęście tylko jedną, jak wróciliśmy do nagrywania. Dalej takie, nie, wiesz, takie, ja czuję niedosyt, ponieważ coś tutaj nie rozwiązaliśmy. Jest zakończenie, jedna osoba może wyjść, druga zostać, ale dalej ma się wrażenie, że nie do końca zostało to przez nas odgadnione. No tak, też mam takie podejrzenia, że... Bo w zasadzie gdybyś tych dźwigni teraz nic z nimi nie robił, ale wiesz, gdyby to były tylko dźwignie jakieś, to okej, ale one były w ukrytych pomieszczeniach, do których można się było dostać, tak? To nie było jak w Tomb Raiderach, że miałeś taki specjalny dźwięk i dodatkowe osiągnięcie, nie? Czy jakiś klucz, sekret. Tylko to ewidentnie było ukryte, ale coś tam trzeba było zrobić, bo te dźwignie, sam fakt, że były dźwignie, no to jeszcze by o niczym nie przesądzał, ale to, że one były w tych ukrytych pomieszczeniach, to już myślę, że wskazuje, że rzeczywiście do czegoś musiały służyć. Więc też tak sądzę, że tutaj było coś jeszcze. Jestem w stanie powiedzieć, że być może te symbole, które widzieliśmy przed bramą, mogły tam do niczego nie służyć, tylko być jakąś zmyłką, ale dźwignię nie sądzę. Przy tych symbolach nic nie można było zrobić, prawda? Przed bramą. Symbole była to po prostu dźwignia. Tam była tylko dźwignia, którą też ruszyłem. No nie wiem. Nie wiem, ja mam takie po prostu wrażenie, że te dźwignie, które ja widziałem wcześniej, to chyba 3 razy, a było tych komnat więcej i na przykład ten labirynt, który mnie prowadziłeś, myślę, że tam też mogła być dźwignia, ale nie zwróciłem na nią uwagi. Ja zapomniałem właśnie o tym, żeby się rozejrzeć, bo my od razu przeszliśmy do tego zadania. A jakoś tylko wydaje wiesz, mi się, tam że była duża czasówka i bardzo tam była dość wyśrubowana czasówka, bo no, nie można było się nawet zawahać na chwilę, więc trudno by tam było tej dźwigni szukać też. Aczkolwiek niewykluczone. Dokładnie, aczkolwiek niewykluczone, że ona tam mogła być. Ewentualnie mogło być osiągnięcie dodatkowe za użycie wszystkich dźwigni. Też. No ale do czegoś na pewno musiały służyć. No, my tutaj swoją perspektywę mieliśmy. No, myślę, że dobrze było, gdybyśmy zobaczyli tę perspektywę drugiego gracza i zrobili to, co robiliśmy no, odwrotnie, tak? Na takiej zasadzie. Jakaś ocena punktowa? Wiesz co, nie wiem, czy chciałbym w taki sposób oceniać. Gra jest naprawdę na tyle oryginalna, ja nie znam innej drugiej takiej serii, bo jedynka, dwójka, dla mnie to taka naprawdę całość. To jest uzupełnienie, że naprawdę trudno jest mi to oceniać. Jest bardzo dobra, ja naprawdę serdecznie polecam. Każdej osobie, z którą rozmawiam, naprawdę wspominam nawet na innych nagraniach, jak przechodzę customy albo inne gry, że gram z tobą naprawdę w niesłychaną grę.
Naprawdę ona tak bardzo wymaga, tak bardzo męczy, ale też przy tym daje mnóstwo satysfakcji i chciałoby się naprawdę jak najwięcej właśnie czegoś takiego, takiego gatunku albo podobnych, bardzo podobnych gier, które wymuszają przede wszystkim taką kooperację, czyli tą komunikację, opisywanie i zdawanie relacji, co się widzi, bo to druga osoba nie widzi. Dla mnie to jest coś niesłychanego. Bardzo, bardzo lubię coś takiego. Tak naprawdę mam wrażenie, że to jest gra, która nawet lepiej niż w let's playach, bo jeśli chodzi o let's playe, no to ta gra jest mocno specyficzna, prawda? Bo dla widza polega ona bardziej na oglądaniu niż na... bardziej nie na właśnie nie na oglądaniu, tylko na słuchaniu, jak te dwie osoby ze sobą się komunikują, niż na samym oglądaniu tego, co się dzieje, bo u jednej osoby to w zasadzie nic się nie dzieje na ekranie. Natomiast mam wrażenie, że ona by się właśnie sprawdziła na streamach, live streamach, ponieważ wiesz, wtedy można by też trochę pobudzić do kombinowania na żywo publikę, widzów. Ciekawe, jakby to wyszło. Tak czy inaczej, są jeszcze inne gry logiczne, kooperacyjne, z tego co wiem. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy one działają na podobnej zasadzie, czy może raczej obie postacie są na tym samym, w tym samym miejscu, ale muszą robić inne rzeczy. Myślę, że bardziej na tym to by jednak polegało, aczkolwiek też... Fajnie, że jakieś gry nie tylko zręcznościowe, ale i właśnie bardziej logiczne, czy nawet przygodowe, kooperacyjne się pojawiają. Tak, no dla mnie to jest gra jedyna w swoim rodzaju. Jeżeli znacie podobne tytuły, to koniecznie dajcie znać. Ja niestety nie mam pojęcia, czy coś takiego jeszcze jest. Wiem, że jeszcze jest ten We Were Here Together i no wspominałeś, i że We Were Here Forever. I kolejna czwarta część. Tak. No, natomiast widziałem tam jakieś na Steamie jeszcze kooperacyjne gry logiczne. No jasne. No dobrze. To kończymy ten odcinek. No, szybko poszło mimo wszystko. Bardzo, bardzo dobra, jeszcze raz powiem, dając wam satysfakcję na najwyższym poziomie. I to, co słusznie też stwierdziłeś, widz tego nie doświadczy, nie przeżyje tego, co tak naprawdę przynajmniej ja przeżywałem, doświadczałem. Czyli tej adrenaliny. No tak, tym bardziej, że tutaj w zasadzie myślę, że w większości zagadek jest to ograniczenie czasowe, które no, każe działać pod presją czasu, prawda? Tak jak w tym labiryncie, tak jak było w tych rycerzach, którym mieliśmy oręż ustawić. Tak. Tutaj się akurat odwróciły, no dokładnie. Mhm. To też właśnie w tej gorszej sytuacji niż ja. Tak, no mieliśmy też kostkę, przy której też była czasówka, więc sporo było takich zagadek, gdzie no, nie można było sobie usiąść z kawką i sobie myśleć przez... 20 minut czy 30, tylko trzeba było jednak zintensyfikować te swoje działania. No to też jest ciekawe, bo też no to wymaga innego rodzaju myślenia. Czym innym jest myśleć sobie na spokojnie, jak zazwyczaj na przykład można myśleć w przygodówkach, a czym innym jest jednak działać pod presją czasu. Tak. No dobrze, myślę, że to wszystko. Dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tej serii. Oczywiście polecamy, jeśli macie oczywiście z kim zagrać, no to myślę, że warto spróbować, zaczynając od pierwszej części, czyli od We Were Here. No bo zwłaszcza jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w tego typu kooperacyjne gry logiczne, to może to być dla was zupełnie nowe doświadczenie. Zdecydowanie. Polecamy, dziękujemy. I do zobaczenia. Hej! Cześć, cześć!